Cześć kochani, witam Was w mojej kuchni smakowitej. Dzisiaj pokażę Wam przepis na zapiekankę z kalafiora, kiełbasy i cukinii. Świetna propozycja na obiad lub kolację. Naprawdę bardzo smaczna. Polecam Wam bardzo ten przepis. Zapraszam do obejrzenia filmiku. A ja pokażę Wam teraz, jak ją zrobić. Do zrobienia zapiekanki zużyję 3 kiełbaski śląskie, 1 cebulę, 1 cukinię, 1 małego pora. Zapiekankę przyprawię białym pieprzem, solą, mieszanką ziół włoskich oraz gałką muszkatołową. Potrzebne mi również będą masło, tu mam 3 łyżki masła, mleko 600 ml, a także 4 łyżki bułki tartej, 4 łyżki mąki pszennej i 1 kalafior. Kalafior umyłam i teraz wytnę z niego tą twardą część. I przekroję na pół. Do gotującej i osolonej wody wrzucam teraz kalafiora. I gotować go będę teraz przez parę minut. Kalafior pogotuję teraz przez jakieś 10-15 minut. Nie chcę go rozgotować. Chcę, żeby miał taką półtwardą konsystencję. W międzyczasie umytą cukinię oraz kiełbaskę pokroję sobie w plastik. Pokroję w plasterki. Pokroję również cebulkę. Kalafior wyłowię z garnka i przyłożę go teraz na talerz. Odstawiam do ostygnięcia. A na rozgrzaną patelnię wrzucam cebulkę. Chwilkę ją obsmażę bez tłuszczu, tak ją trochę spocę. Kiedy cebulka już nam się tak trochę spoci, wrzucam do niej masło. Jeszcze wszystko razem ze sobą obsmażę. Masło rozpuszczam. Podsypię wszystko mąką i robię taką zasmażkę. A następnie wlewam na patelnię mleko i mieszając cały czas zagotowuję. Dodam część pora, trochę zostawię sobie do posypania zapiekanki przed pieczeniem.
Doprawię go gałką podstawową. Nie za dużo, trochę wystarczy. Ziołami. Dodaję białego pieprzu oraz soli do smaku. Całość wymieszam. I nasz sos do zapiekanki jest gotowy. Odstawiam go teraz na bok. Kalafior pokroję sobie w takie wygodne plasterki. Kroimy w takie umowne plastry. Chodzi o takie kawałki, które wygodnie ułoży nam się potem w naszym naczyniu. W żaropornym naczyniu poukładam teraz moje warzywa i kiełbaskę. Moją ułożoną zapiekankę poleję teraz sosem, który wcześniej zrobiliśmy. Następnie posypuję ją bułką tartą. Kilkoma piórkami pora. Piekę teraz ją w piekarniku, rozgrzanym do temperatury 180 stopni przez około 30-35 minut. Ok, po 35 minutach wyjęłam zapiekankę z piekarnika. Jest już gotowa. Na pewno będzie pyszna. Za chwilę spróbuję. Mam nadzieję, że przepis ten Wam się przyda i spodoba. Jeśli tak, to proszę dajcie łapkę w górę. Zapraszam Was do oglądania następnych filmików i do zobaczenia niedługo. Pa! Jest naprawdę pyszna, pełne danie obiadowe i bardzo łatwe do zrobienia. Polecam. Smacznego!